W zadaniu jest mowa o dwóch ruchach jednostajnie przyspieszonych bez prędkości początkowej. Opiszemy te ruchy. Piszemy równanie drogi dla pierwszego ruchu i równanie prędkości. To samo robimy dla drugiego. Równanie drogi i równanie prędkości. Znajdujemy stosunek dróg, dzieląc pierwsze dwa równania przez siebie stronami i podstawiając dane, znajdujemy 12/25. Następnie dzielimy stronami drugi układ równań i znajdujemy stosunek prędkości. Po podstawieniu danych jest to 3/5.